Witam Państwa na kolejnej wystawie w Galerii w Halu. W szczególności chciałbym powitać uczniów Liceum Klasycznego, zwłaszcza tych, którzy brali udział w plenerach, także ich opiekunów. Obecni są również tutaj pani Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki w Kaliszu, pan Marcin Gaj, dyrektor Liceum Klasycznego oraz pan Dariusz Grodziński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Ta wystawa, którą możemy dzisiaj zobaczyć, jest zatytułowana Pyzdry i okolice. Jest to wystawa poplenerowa, dzięki której po raz pierwszy w tej galerii możemy zobaczyć pracę uczniów Liceum Plastycznego. Są to prace, które powstawały na plenerach w miejscowości Pyzdry i okolice w latach 2017-2018. Prezentujemy tutaj blisko 50 prac, niestety więcej nie udało się wyeksponować. Natomiast myślę, że o samej idei tej wystawy najlepiej za chwilę nam opowie pan Marcin Gaj, ale najpierw oddam jeszcze głos panu Dariuszowi Grodzińskiemu, dyrektorowi Centrum Kultury i Sztuki. Dziękuję serdecznie. Ja też bardzo chciałem was gorąco i ciepło przywitać wszystkich, także grono pedagogiczne Liceum Plastycznego, gdyśmy tutaj zgromadzone i przedstawicieli Wydziału Edukacji, panią naczelnik Grażynę Dzieciak i panią Joannę Kępę. Kłaniam się nisko, ale szczególnie wam. Właśnie przed chwileczką odebrałem od pana Włodzimierza Muta gratulacje za taką frekwencję. To nie dla mnie, to dla pana dyrektora liceum, ale jesteśmy bardzo radzi tak licznie was tutaj gościć. I polecamy się wam na przyszłość, ponieważ bardzo często robimy tu wernisaże wystaw sztuk wizualnych, fotografii, rysunku, czasem także malarstwa. My zazwyczaj to robimy w środowe popołudnia, wieczorem, godziny 18. Zwyczajowo w czwartki wernisaże ma galeria imienia Jana Tarasina, a zwyczajowo w piątki wernisaże swoich wystaw ma znowu Zwierzak Ciśnień. Bardzo często nam was tutaj brakuje, tęsknimy za wami, śledźcie nasze wydarzenia i proszę was z całego serca, zapraszamy, przychodźcie do nas i na wernisaże, a jak się nie da na wernisaż, to potem w trakcie wystawy podziwiać to, co prezentujemy, a dzisiaj kłaniam wam się nisko i dziękuję, że jesteście i że wasze prace popenerowe można tutaj obejrzeć. Idea jest bardzo prosta. Młodzież maluje, a my te obrazy pokazujemy. Zgodna jest to również z rokiem Kulisiewicza, tak? W zeszłym roku uchwała Rady Miasta Kalisza, rok 2019 został ogłoszony rokiem Kulisiewicza. A Tadeusz Kulisiewicz jest naszym wspaniałym patronem. Myślę, że jesteśmy zgodni co do tego, że Tadeusz Kulisiewicz byłby z nas i z was bardzo dumny, widząc te prace, które tutaj wiszą. To tak od siebie, a tutaj mam przygotowany tekst, który napisałem. Młodym dyrektorem jestem, więc jeszcze się stresuję, ale myślę, że kiedyś się nauczę, jeżeli nie będę. Angielski prozaik i poeta Joseph Rowland Kipling mawiał, że pierwszym obowiązkiem artysty jest opanowanie rzemiosła. W opanowanie rzemiosła przez uczniów Liceum Plastycznego imienia Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu służą oprócz codziennych zajęć także i plenery malarskie, podczas których młodzi adepci sztuki zdobywają szlify. Dwa takie plenery odbyły się w Pyzdrach, przepięknym mieście nadwarciańskim, we wrześniu 2017 roku i w czerwcu 2018 roku. Rezultaty tych działań artystycznych możemy tutaj właśnie podziwiać na ścianach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, za co serdecznie dziękuję panu dyrektorowi tej instytucji. W mojej ocenie wystawione obrazy reprezentują, jak na ten poziom edukacyjny, bardzo wysoką jakość i poziom artystyczny. Jest to wynik potencjału drzemiącego w naszych uczniach i ich pracy, ale także, a może i przede wszystkim, wkładu nauczycieli przedmiotów artystycznych, zwłaszcza rysunku i malarstwa. I tutaj chciałbym wymienić szczególnie panią Ewę Ratajczyk,
panią Izabelę Szymanowicz, pana Włodzimierza Cwira, który miłowicz, ale nie widzę kolegi. A to najmocniej przepraszam, poprosimy pana profesora do nas. Osoby te były opiekunami artystycznymi tych dwóch plenerów. I Iwona Marcinkowska, tak? Wychowawczyni obecnej czwartej klasy, a ówczesnej trzeciej plenerowej. Proszę państwa, za chwileczkę zaprosimy was do zwiedzania. Młodzież zna te swoje obrazy już na pamięć, ale jest naprawdę co oglądać. Jest naprawdę co oglądać. Ja dla wszystkich serdeczne pozdrowienia od państwa Urbaniak z Pyzdr, od pani Elżbiety i od pana Włodzimierza. Są to właściciele gospodarstwa agroturystycznego, w którym nasza młodzież przebywała, mieszkała i pracowała. Przesyłają gorące pozdrowienia wszystkim. Nie mogli niestety dzisiaj przybyć, mieli już coś zaplanowanego, także miło, że ich nie ma, to myślę, że nagródźmy ich oklaskami. Dziękuję wam serdecznie za to, że jesteście z nami. Dziękuję gościom, pani naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki. Mamy kolejne zaproszenia. Mówię teraz o naszej młodzieży. Pada propozycja, żebyśmy się wystawili 18 maja na mieście, tak? Żebyśmy stanęli ze sztalugami, zaczęli rysować, malować, żeby było nas widać. Jesteśmy szkołą stosunkowo młodą, tak? 15-lecie czeka nas na jesień, ale mamy już troszeczkę wyrobioną markę, tak? Starajmy się ją budować jeszcze lepiej, jeszcze bardziej, żebyśmy cały czas powolutynku, ale pieli się w górę, tak? Myślę, że wspólnie jesteśmy w stanie to osiągnąć. Także dziękuję i zapraszam do zwiedzenia, oglądania i dalszej pracy. Dziękuję serdecznie. W takim razie wypowiem sakramentalne zdanie, że wystawę uważamy za otwartą.